Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku, a dzisiaj powiem Wam, jak dzięki jednej z dotacji jest możliwe, że porządna pompa ciepła może kosztować Was od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Zaczynamy! Zacznijmy więc od najważniejszego, czyli tak naprawdę tego, na czym cały ten zabieg w ogóle się opiera. Przecież normalnie powietrzne pompy ciepła na polskim rynku oscylują między 30 a 60 tysięcy złotych. Pompy gruntowe są jeszcze droższe, więc w jaki sposób da się za taką pompę zapłacić kilka lub kilkanaście tysięcy? I odpowiedź na to pytanie jest bardzo krótka. Dotacja czyste powietrze, czyli jedna z tych dotacji, która przewiduje właśnie między innymi dofinansowanie do pomp ciepła, natomiast trzeba spełnić kilka warunków, o których za chwilę więcej powiem. Pierwszym z takich wymogów jest fakt, że by otrzymać dotację, musisz być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Nie może więc to być zabudowa ani letniskowa, ani mieszkanie. Po drugie, musisz zasumować piec na paliwo stałe, czyli na przykład ekogroszek czy węgiel, olej czy gaz tutaj się niestety do tej dotacji nie liczą i do wniosku o dotację należy przedstawić dokument ze złomu, że taki piec tam się właśnie oddało. Trzecią kwestią jest temat dochodu, który wnioskodawca wykazuje i to właśnie ten parametr, ten czynnik będzie wpływał na to, czy dotacja będzie w takiej lub wyższej wysokości. W czystym powietrzu, w zależności od tego, jaki dochód wykazujesz, możesz otrzymać trzy poziomy dofinansowania. Podstawowy, podwyższony oraz najwyższy. I w tym momencie możecie zobaczyć tabelę, w której macie rozpisane progi dochodu, poniżej których kwalifikujecie się do określonego poziomu dofinansowania. I tak jak widać, do podstawowego poziomu dofinansowania wystarczy we wniosku po prostu wpisać, że za dany rok w danym PIT-ie wykazało się taki, a nie inny dochód. Natomiast jeżeli chodzi o podwyższony oraz najwyższy poziom dofinansowania, ten dochód liczony jest trochę inaczej. W gospodarstwie jednoosobowym jest to bardzo proste. Jest to po prostu dochód jedynego członka gospodarstwa domowego. Natomiast jeżeli więcej niż jedna osoba w danym gospodarstwie domowym mieszka, wtedy liczy się to w następujący sposób. Załóżmy, że w danym budynku mieszkają 4 osoby. Mąż z żoną oraz dwójka dzieci. Jeżeli mąż zarabia 4000 zł oraz żona zarabia również 4000, wtedy łączny dochód gospodarstwa wynosi 8000 i wtedy ten dochód należy podzielić przez całkowitą liczbę domowników, czyli 4. I wtedy dla takiego domu dochód na jednego członka gospodarstwa wynosi równo 2000 zł, czyli 8000 podzielone przez 4. Może również pojawić się pytanie, kto dokładnie taki dochód liczy, czy trzeba sobie to wyliczać samemu, czy może robi to ktoś inny. W przypadku właśnie podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania należy udać się do ośrodka pomocy społecznej, który wydaje taki dokument właśnie o wysokości dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego. Należy złożyć w tym ośrodku odpowiedni wniosek i wtedy ten urząd taki dokument wydaje. Warto również dodać, że w tym przypadku liczy się adres zamieszkania, a nie zameldowania. Podane dane, które wpiszesz we wniosku, są czysto deklaratywne i nikt nie będzie jeździł po Twoim domu i sprawdzał, ile osób rzeczywiście w tym domu mieszka. Jest to po prostu Twoje oświadczenie. Załóżmy więc, że wiesz już mniej więcej lub na podstawie zaświadczenia wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, do którego poziomu dofinansowania się kwalifikujesz i na jakie koszty w tym momencie powinieneś się przygotować, jeżeli chcesz kupić pompę ciepła i zrealizować dotację czyste powietrze. W przypadku podstawowego poziomu dofinansowania do pompy najprawdopodobniej będziesz musiał dopłacić między 20 a 30 tysięcy złotych. W przypadku podwyższonego środkowego poziomu będzie to zazwyczaj między 8 do kilkunastu, na przykład 16-17 tysięcy złotych. Natomiast jeżeli kwalifikujesz się na najwyższy poziom dofinansowania, w większości przypadków ta kwota wynosi mniej więcej kilka tysięcy złotych i mówimy tutaj cały czas o pompach powietrznych, które są w Polsce najczęściej montowane. Dodatkowym ułatwieniem dla osób na podwyższonym lub najwyższym poziomie dofinansowania jest tak zwane prefinansowanie. Wtedy w takiej formule, w
fundusz rozlicza dotację z wykonawcą danej inwestycji i wtedy w takiej sytuacji nie musisz wykonać na starcie całej kwoty za pompę ciepła i dopiero potem fundusz zwrócić te środki, tylko jedynym wkładem rzeczywiście, który musisz włożyć, jest twój wkład własny, a właśnie kwotę dotacji fundusz rozlicza z wykonawcą między ich dwoma kontami bankowymi. Jeśli więc nie masz środków na to, by najpierw zapłacić za całość pompy, a dopiero potem czekać kilka miesięcy na zwrot z dotacji, wtedy prefinansowanie jest świetną możliwością. Jakiej jakości pompy ciepło można zamontować przy dotacji Czyste Powietrze? I tutaj temat jest bardzo ciekawy, bo jeżeli jeszcze w przypadku tego podstawowego poziomu rzeczywiście większość kosztu i tak pokrywa wnioskodawca, tak w przypadku podwyższonego i najwyższego poziomu znacząca większość całej inwestycji jest pokrywana przez fundusz i to oznacza, że różnice kwotowe we wkładzie własnym, który musisz ponieść na zakup pompy ciepła między średnią pompą a taką rzeczywiście z górnej półki robi się znacząco mniejsza. I tak dla przykładu, jeżeli kwalifikujesz się na środkowy podwyższony poziom dofinansowania, różnica twojego wkładu własnego między pompą, która nominalnie kosztuje 40 tysięcy a 55, wyniesie między 9 a 15-16 tysięcy złotych. Oznacza to, że finalnie nie musisz dopłacić właśnie tych 15 tysięcy bez dotacji do lepszej pompy, tylko w okolicach 6-7 tysięcy i rzeczywiście potem na rachunkach za prąd taka dopłata do lepszej pompy zwróci się w około kilka lat. Sytuacja robi się jeszcze lepsza, jeżeli twój dochód umożliwia ci pozyskanie najwyższego poziomu dofinansowania. Wtedy dopłata, twój wkład własny do pompy ciepła, niezależnie czy będzie średniej, czy rzeczywiście wysokiej jakości, wyniesie kilka tysięcy złotych. Może być to 4, może być to 6 tysięcy, to zależy od konkretnego modelu. Natomiast są to już takie różnice, że tak naprawdę jeżeli fundusz i tak pokrywa mniej więcej do 55 tysięcy maksymalnej kwoty dotacji, a właśnie możesz kupić porządną pompę mniej więcej za te 50 kilka, 60 tysięcy, to po prostu warto te 1000 lub 2000 dopłacić i za kilka tysięcy taką pompę zakupić. I na koniec podstawowe pytanie. Czy to rzeczywiście działa? Czy jest możliwa taka sytuacja, gdzie fundusz najpierw pokrywa całość kwoty dotacji, tak naprawdę na podstawie umowy z wykonawcą i jedyne co musisz ponieść to koszt kilku tysięcy złotych, by zakupić naprawdę porządną pompę ciepła? Odpowiedź brzmi tak. My sami dla naszych klientów takie inwestycje realizujemy, zarówno z prefinansowaniem, jak i bez i wiemy, że to po prostu działa. Oczywiście tych wymogów jest kilka i te najważniejsze wymieniłem na początku tego odcinka. No i nie da się ukryć, że spełnienie ich wcale nie jest proste. Kwestia dochodu, starego pieca i właścicielstwa takiego budynku nie każdy będzie w stanie spełnić. Jeśli nie masz pewności, czy taka dotacja w ogóle ci się należy, ale jednak temat cię zainteresował, możesz po prostu do nas zadzwonić pod numerem 502-293-668 i powiemy ci, czy taka możliwość w twoim przypadku istnieje, czy też nie. Czasami rzeczywiście jest tak, że w przypadku Czystego Powietrza niektóre wymogi albo sytuacje nie są do końca jasne. My jednak mamy z tym spore doświadczenie i na pewno na twoje pytanie będziemy w stanie odpowiedzieć. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.